Przedstawiciele samorządów terenu Zagłębia Miedziowego wzięli udział w konferencji organizowanej przez KGHM i Związek Pracodawców Polska Miedź. Podczas wydarzenia mającego miejsce w Legnickiej PWSZ przedstawicielom miast wręczono listy mówiące o przyłączeniu do Europejskiej Sieci Miast Przyjaznych Rodzinom. Obok Głogowa czy Polkowic znalazła się też Legnica. Wiele zadań realizujemy z tego zakresu, a każda nowa inicjatywa, zwłaszcza taka, która ma charakter profilaktyczny, no jest przez nas mile przyjmowana i na pewno włączymy się aktywnie w realizację. W praktyce miasta znajdujące się w sieci przyjaznej rodzinom prowadzą działania prorodzinne. Not only kindergartens or services, but parking lots for mothers or changing napkins corner, breastfeeding corners, in order to change the attitude towards family. Nie tylko przedszkola, ale również miejsca dla karmiących matek, do przewijania dzieci, aby sprzyjać rodzinom. Wśród tematów podejmowanych na konferencji były też kwestie pozyskiwania środków finansowych na wypełnianie zadań samorządowych. O tych finansach będziemy dużo dzisiaj mówić, o źródłach finansowania, o tym jak zmienia się prawo również finansowe, więc warto rzeczywiście, żebyśmy mieli coraz większą wiedzę i coraz większą świadomość skąd czerpać pieniądze i jak dobrze nimi gospodarować. W charakterze wykładowców zaproszono wyjątkowych gości. Korzystamy tutaj z bardzo cennych zasobów i naukowców, którzy specjalizują się w tematyce finansów. Mamy dzisiaj wśród naszych prelegentów panią profesor Elżbietę Hojne-Duch. Mamy przedstawicieli funduszy, którzy będą tutaj pokazywali możliwości pozyskania pieniędzy na projekty infrastrukturalne. Wśród prelegentów byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. W konferencji wziął udział wicemarszałek województwa Marcin Gwóźdź.